Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. No i mamy w końcu u nas w Polsce drogę do Rosji, FIFA World Cup 2018. No i oczywiście na samym początku otworzymy sobie zestaw startowy, który zawiera trzy karty z limitowanej edycji, album, 6 saszetek, planszę do gry, no i trzy limitki, które już mówiłem wcześniej, a taki zestaw startowy kosztuje 49,99. Tak to wygląda z tyłu. No i fajnie, bo tak jak z tego co widziałem, Niemcy mieli tylko jedną limitkę i jakiegoś tam game changera. W sumie nie muszę obcinać, bo tu o, miałem jakąś małą dziurę i mogę sobie to otworzyć. Czekajcie, gdzie te limitki? O, dobra, wyciągamy. Oj, limitka. A, no tak, bo to przecież są trzy. Czekajcie, ja sobie... O. Później wam pokażę. Ej, patrzcie, jaka akcja, tu jakieś naklejki są. Czy co to jest? No, jakaś naklejka. A, bo tu można sobie nakleić. To jest chyba numeracja, no właśnie, od 1 do 9. Dobra, taki bajer sobie wymyślili. Mamy tu albumik. Oczywiście odcinek będzie troszeczkę dłuższy. Jak to wiadomo, wychodzi nowa edycja, to trzeba się troszeczkę bardziej skupić. Dobra, mamy tutaj planszę. Bardzo ładna plansza. Między innymi Lewandowski, Bale, Ronaldo, Hummels, Neymar, Vidal, Messi i Kevin De Bruyne. Tak to wygląda z tej strony. No fajnie. To może zrobimy sobie to jako mini tło. No i tu jest sam albumik. Albumik wiadomo wygląda jak wygląda. Ha, właśnie tu jest taka jakby książeczka. Tak mieli Niemcy, nie wiem jak my mamy. O, pięknie, Di Maria. Cristiano Ronaldo. Di Maria na Game Changerze, Ronaldo na Top Playerze. A, zasady gry. No i właśnie, tu jest wszystko fajnie opisane. Defensive Rock, Team Rising Star, Goal Machine, Key Player, o, Krychowiak. No, postarali się. Angel Di Maria, no muszę go upolować. Cristiano Ronaldo. Ciekawe, właśnie jest Ronaldo, Lewandowski i Messi. Ciekawe, który pierwszy mi wpadnie. Możecie wpisać w komentarzu, jak myślicie, do kogo będę miał szczęście. I zobaczcie, tutaj jeszcze będą jakieś saszetki premium. 10 kart w środku, 6 zwykłych i 4 specjalne. I będzie też, z tego co tu widzę, saszetka premium gold. Nie przegap fantastycznej saszetki premium gold, to pewnie będzie w Empikach. No i zobaczymy. No to spoko. A tu będzie jedna limitka jeszcze. A tu? Dwie ekskluzywne złote karty premium. O, no to spoko. No i oczywiście gra online. Myślę, że się pobawię w to. No i tutaj jak wkładać karty. 1, 2, 3, 4. Aha, czyli normalnie tak układamy. Dobra. Checklisty nie chcę znać, bo nie chcę widzieć. Widziałem w sumie dwa filmiki tylko z tej drogi do Rosji, bo nie chciałem sobie psuć smaczka. Ja wolę nie wiedzieć, jak karty wyglądają. Dobra. Tu mamy jeszcze... Aha, to jest ta checklista duża. Dobra, to nieważne. Limitki. Pokażę wam na razie jedną limitkę. Kodzików nie daję. O, pięknie. Wayne Rooney, limitka fajna. Trochę przypomina mi to La Liga. Te takie świecące tutaj. Wayne Rooney jako pierwszy na limicie tutaj mi wpada. Niech on sobie tutaj siedzi. A może tu? Ale fajnie się świeci tak o pod słońce. Dobra, lecimy. Pierwsza, aha, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć saszetek. Tutaj mamy Gareta Bale'a. W sumie biorę tych piłkarzy tutaj ze środka. Gareth Bale i trzy razy Messi. Dobra, weźmy sobie, zaczniemy od Gareta Bale'a.
Jak to tutaj wygląda? Mamy 477 karty, 346 zwykłych, 28 Rising Star, 12 Defensive Rock, 12 Key Player, 12 Goal Machine, 37 Fans Favorite, 16 Game Changer, 9 Expert i 5 Top Player. Top Player wpada 1 na 50. No dobra. Nie wiem, jak tutaj jest ułożone, gdzie jest specjalna karta. Czekajcie, sprawdzę sobie. O, tu mamy jakąś zasady gry. Niepotrzebne. Czekajcie, gdzie jest karta specjalna. Jest druga od końca. Dobra, lecimy. Podoba mi się w tej edycji, że ci piłkarze na tych kartach są tacy więksi. Fajnie to wygląda. Tu mamy pierwszą bazówkę. Moreno. I to mi się właśnie strasznie podoba, że ta postać jest taka duża. O, pięknie! Lewandowski na bazówce, ale jest. Ale Lewandowski mi wpadł. A zastanawiałem się, który mi pierwszy wpadnie, ale w sensie z tych kart top player. Lewandowski. A Lewandowskiego damy sobie tutaj. Niech przygląda się unboxingowi. Dobra, mamy dalej bazóweczki. Otamendi. No ładnie to wygląda. I pierwsza karta specjalna moja w tym unboxingu to jest fans favorite. Dani Alves. Szkoda trochę, że te karty są praktycznie troszeczkę podobne, w sensie tło z tyłu. Różnią się kolorami, ale nieważne. Bardzo ładnie się świecą, podobają mi się. Dobra, pierwsza karta specjalna. Dani Alves. Lecimy. A dobra, na zmianę. Messi. Jest i Messi. I jedziemy. Arda Turan. O, patrzcie, Jędrzejczyk. I wtedy też mi wpadł jako drugi Lewandowski. No to dajemy go tutaj, oczywiście. Polacy muszą być tutaj obok. Elek. Pique. No ładnie, ładnie są zrobione w ogóle te zdjęcia tych piłkarzy. Pięknie, kapustka. Na Rising Star. I drugą moją kartą specjalną jest Patrice Evra. Jest to ekspert. No, eksperty są bardzo ładne. No, jak widzicie, no jest podobne to tło troszeczkę z tyłu. Jakieś takie... Dobra, nieważne. Bardzo ładne karty, podobają mi się. Jedziemy z Garethem Bale'em teraz. Zaraz wam pokażę drugą limitkę. O, to są zasady gry. O, tu jest inaczej w ogóle. A tu jest... Ojej, tu będą dwie karty specjalne. Dobra. Mam nadzieję, że nie było widać. William z Brazylii. Ale ma fajną fryzurę. No i co, tu już nie będzie Polaków? Fajna mina w ogóle. Mesut Özil. Kolejny mój ulubieniec. Fajnie. I jest pierwsza karta specjalna z tej saszetki. Matuidi na fans favorite. I tu będzie jeszcze jedna karta specjalna. Defensive Rock. Szar. Chyba dobrze wymawiam. Dobra. Spoko. Messi. A, czyli też wpadają dwie karty specjalne. No to fajnie. Tu będzie chyba jedna. Jeszcze odwrócona. No nieważne. Stanciu. Na. Tytli, ta herbata. Lukaku. Dobra, przyspieszymy troszeczkę. More Rising Star, ale to wiadomo, no jak bazówka. I tu mamy Defensive Rock. Moisander. Dobra. I jeszcze dwie saszetki mi zostały. Aha, miałem pokazać limitkę. Kolejną limitką jest... O, pięknie. Toni Kroos. Niemcy. W tym słońcu, w tym świetle się fajnie to świeci. Mieni. No ładne są limitki. Mi się podobają. Dobra, jest Wayne Rooney. Jest Toni Kroos. Zobaczymy, kto będzie trzeci. Oni mieli Messiego. Ten Messi wyglądał trochę jak taki rysunkowy. Dobra, Messi był ostatnią gwiazdą meczu z Realem. Zostawimy go sobie na koniec.
O, tu będą. Nie, tu będzie jedna karta specjalna. No, Sebek, co ty? Dobra, lecimy. O, Piszczek! Kolejny Polak, to już mój czwarty. Damy sobie go tutaj. Walker. Perez. I teraz waga będzie key player. No fajnie, bo już mam fans favorite, defensive i eksperta. No i teraz jeszcze key player. Dobra, ostatnia saszetka, no i jeszcze limitka będzie. Tutaj mamy oczywiście saszetkę z Messim. De Bruyne, tak w ogóle się patrzy dziwnie. Takie, co się dzieje? Dobra. No, fajnie jakby wpadł jakiś top player, ale pewnie nie będzie. A, źle to zrobiłem. I Grosicki! No jak tak dalej pójdzie, to całą Polskę tu zaraz zbiorę. Polaków mam 2, 4, 5 już. Kadar. O, Hernandez. Chicharito. Tak zwany. Hector. Niemcy. No tak, to będzie karta zaraz. O, Gareth Bale na bazówce. Fajnie. Gareth Bale Walia i tu będzie karta specjalna, jest to ekspert Marquez Rafael. No ładne są. Ktoś mi tam napisał, że bardzo mu się podobają limitki i eksperty. No i faktycznie eksperty są bardzo ładne. Dobra. Ostatnia limitka. No ja już wiem, kto to jest. Ale pięknie. Łukasz Fabiański, Polska. Jest Łukasz Fabiański na limicie. No i super. Ale się cieszę. Mam 2, 4, 6 Polaków mi wpadło w tym zestawie startowym. No mi się strasznie podoba ta edycja. Nie wiem jak wam, więc możecie pisać w komentarzu. Tu oczywiście bazóweczki. No i co? Karty specjalne dla przypomnienia. Tutaj był ekspert. Fans. Kolejny fansik, pierwszy w tej mojej edycji, key player, defensive rock, kolejny defensive rock i kolejny ekspert, Patrice Evra. No i limitki, 3, piszcie w komentarzu, jakie wy mieliście. Tutaj był pierwszy Wayne Rooney, Toni Kroos i Łukasz Fabiański. No i ja się bardzo cieszę. A poza tym jeszcze trafiłem na bazówkach tutaj 5 Polaków: Lewandowski, Piszczek, Grosicki, Jędrzejczyk i Kapustka. Dobra, moi kochani, to było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Im więcej łapeczek w górę, tym ten film nie gdzieś tam dalej pójdzie i niech koledzy z Niemiec zobaczą, jakie u nas są fajne zestawy startowe. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, a jeszcze po tym filmiku będzie filmik, jak idę na zakupy i tam sobie zobaczycie, co sobie jeszcze kupiłem. Tam będzie widać, że kupuję ten zestaw startowy, ale wiadomo, zestaw startowy otwieram jako pierwszy. Dobra, trzymajcie się. Pa, pa!